Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem, część czwarta. Combined Prehistoric Expedition. No, ale w pewnej chwili zwrócił się do mnie wówczas jeszcze docent Waldemar Chmielewski, że potrzebują człowieka do badań w Afryce. Chmielewski wziął kiedyś udział w takiej konferencji w Austrii, która była poświęcona metodom badania, opracowywania materiałów masowych. No my właśnie te krzemienie to są materiały masowe i my mieliśmy między innymi dzięki metodzie badań Krukowskiego, ale i Chmielewskiego, no bardzo ładnie opracowane właśnie tam zebrane materiały masowe, no które potem trzeba było te masowe opracowywać. Chmielewski miał tam na ten temat referat. Po referacie podszedł do niego Fred Wendorf, profesor z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, mówi, powiada, ja dostałem licencję na badaniach w Nubii, w terenów, którym grozi zalanie tamą asłańską. Tam jest bardzo dużo prahistorii, bardzo bogate stanowiska. Widzę, że pan zna się na tym, ja się na tym tak nie znam, nie miałem okazji tego przećwiczyć. Bardzo proszę, żeby pan do nas się dołączył. Chmielewski był w pierwszym sezonie z żoną swoją. No, a potem stwierdzili, no dobra, tyle tych stanowisk, to może jeszcze byś Polaków jakiś znalazł, bo ja już by to umiecie. Myśmy naprawdę to umieli. Tam potem przyjeżdżali studenci z Ameryki, to oni prawie od zera musieli, dużo się uczyli, to znaj. No i tak się zaczęło. I też kilkadziesiąt sezonów ja spędziłem w ramach tej instytucji, która się nazywa Combined Prehistoric Expedition, czyli połączona ekspedycja prehistoryczna, dlatego że właściwie nie chciano robić jakichś narodowych, tam amerykańska, czy polska, czy polsko-amerykańska. To była praktycznie polsko-amerykańska, ale byli zapraszani specjaliści z najróżniejszych dziedzin, z różnych krajów, z różnych uniwersytetów. Dlatego ten combined dobrze pasowało do tego. No i kilkadziesiąt sezonów brałem udział w tych badaniach, które się odbywały, czy to nad Nilem, a przede wszystkim na terenie pustyni zachodniej. To się znowu stało dlatego, że po tak zwanej wojnie sześcioletniej arabsko-izraelskiej władze Egiptu niechętnie widziały Amerykanów u siebie. No oczywiście Ameryka była główną częścią tej ekspedycji, pieniądze i tak dalej. No i powiedzieli nie, nad Nilem nigdzie tutaj nie, bo to szpiegostwo, nie godzimy się. Na szczęście Fred miał znajomego ze studiów na Uniwersytecie Harvarda w Ameryce, Różdiego Saide, Egipcjanina, który był geologiem i był wtedy wiceministrem od spraw surowców geologicznych, coś takiego. No i on spowodował, że dostaliśmy pozwolenie na to, żeby działać na pustyni, gdzie nie ma czego szpiegować. I tak się też stało. I myśmy wtedy rozpoczęli cykl sezonów badań prahistorii pustyni zachodniej. Można to nazwać wschodnią Saharą. Tak, do 300 km na zachód od Nilu. Pustynia Sahara nie była zawsze Saharą. Były okresy, kiedy na skutek zmian, bardzo poważnych zmian klimatycznych w kierunku monsunów, padały tam deszcze. Nie takie znowu ulewne, ale dochodziło do 200 mm opadu rocznie, co wystarczy, żeby pojawiła się tam sawanna, z sawanną zwierzęta, ze zwierzętami ludzie. No i bardzo ciekawe, grupy ludzkie tam żyły, myśmy ich badali, oni zresztą w końcu stworzyli nawet
takie centrum ceremonialne, któreśmy przebadali dokładnie. To centrum ceremonialne ma różne megality w środku, kurhany, szeregi steli grobowych, górę ofiarną tak zwaną, gdzie składano ofiary, co bardzo pięknie widać. No i nawet zajmowali się swego rodzaju astronomią, bo trafiliśmy na rodzaj kalendarza, czy astronomią, czyli obserwatorium astronomicznego, kręgu stojących pionowo słupków kamiennych, które miały dwa zestawy podwójnych obok siebie słupków, które celowały na drugie takie same dwa wystawy słupków i drugi taki zestaw czterech słupków w drugą stronę. I astronom, specjalista ze Stanów Zjednoczonych przyjechał i według niego jeden z tych zestawów słupków, jak celowników, trafiało w północ magnetyczną, która się nie zmienia, jeżeli to bardzo powoli, a drugi w punkt na horyzoncie, który nam nic nie mówił, ale on obliczył, że tam wschodziło Słońce 6,5 tysiąca lat temu. To Słońce, ono wschodzi, ono zmienia swoje położenie jakoś tam na horyzoncie. Ale jak oni tam żyli, to wtedy ono tam wschodziło. I oni celowali na to Słońce. Jak tam się pojawiło, to oni wiedzieli, że się zaczyna pora deszczowa. A dla nich to było bardzo ważne. Także to było takie... I mieliśmy też piękne cmentarzyska. Miałem jedną z najlepszych rzeczy, jakie udało mi się wykopać w Afryce. To były trzy cmentarzyska, 60 ileś osobników kopanych z pięknymi darami grobowymi. Wszystkie nieruszone, co w Egipcie jest wielką rzadkością, bo w Egipcie rabusie grobów nie darują niczemu, co znajdą. Ale na pustynię nie docierali i te groby zostały nienaruszone. Wszystkie dary grobowe leżały. I już w tych darach grobowych czuć było, że tak powiem, zapach z klasycznego Egiptu starożytnego. To był sam schyłek neolitu. Bardzo niedługo później ci ludzie musieli wywędrować, bo się zaczęło osuszanie tej sawanny, pustynnienie. Oni najpierw kopali studnie, im młodsze, tym głębsze, ale w końcu nie było już możliwości, musieli wyjść, no to poszli do Nilu. I wzięli ze sobą swoją kulturę. I w tej kulturze mieli takie elementy jak system wodzowski. Ktoś musiał zmusić tą grupę do budowy tych megalitów, gdzie czasami tonowe głazy były ciągnięte z odległości 2 kilometrów. Te stele też po pół tony czy tonę. No straszna robota to była. Ktoś ich do tego zmusiał. Musiał być wódz. Trafiliśmy też na kurhan z pochówkiem 4-letniego chłopca. Duży kurhan zbudowany z wielkim wysiłkiem. Też ktoś musiał go pochować i on musiał pochodzić z rodziny, że tak powiem, arystokratycznej, to znaczy jakiejś tam władcy. Dalej, na cmentarzyskach mamy ślady opieki i starania zachować zmarłych w nienaruszonym stanie. No, trafiliśmy na przykład na pochówek dziewczyny 18-letniej, która na przedramieniu miała 4 bransolety, ale one były umocowane na kości małymi kostkami. Co się działo? Mianowicie, chowając następnego zmarłego, trafili na ten stary grób, to już szkielet, i jej się zsunęły te bransolety. To bardzo niedobrze, bo nie będzie miała życia pozagrobowego. Wsunęli jej z powrotem, założyli. Znowu trafiliśmy na czaszkę, gdzie w szczękach były umieszczone zęby, ale inaczej niż są u ludzi. W dolnej szczęce były zęby z górnej szczęki i odwrotnie. Po prostu wysypały im się te i oni je wkładali, żeby on był cały. Tak samo trafiliśmy na czaszkę, gdzie w oczodole były 18 zębów, no bo chodziło im o to, żeby to było wszystko razem. Trafiliśmy na pochówki krów.
też pod wielkimi głazami, niewątpliwie jakieś kultowe to miało znaczenie. No i tą astronomię to, i te stelle, których szeregi były kierowane na różne ważne wówczas, szczególnie w starożytnym Egipcie, gwiazdy. I to było mniej więcej prawie 1000 lat od początku Egiptu starożytnego. Po prostu ci ludzie, którzy to całe centrum swoje mieli i uprawiali je, oni wyszli, bo było sucho, za sucho, poszli w Dolinę Nilu i wnieśli ze sobą tą swoją kulturę. I mamy tutaj megality nasze, to są potem piramidy. Dbałość o całość ciała to była obsesja dbania potem mumie. Krowy, kult krowy, byk Apis, bogini Hator. No, astronomia, wiadomo, oni też kochali te rzeczy. Oni weszli do Doliny Nilu, tam byli oczywiście chłopi, którzy sobie nawadniali spokojnie wodę, niczym się nie przejmowali, ale też nie mieli tej iskry Bożej. A poza tym wiadomo, że pasterze, a nasi to byli pasterze, oni są energiczni, oni wszędzie, no, choćby mamy Dżingis Hana, który był plemieniem wielkim pasterskim, podbijali cały świat i tych podporządkowywali sobie z łatwością rolnicze ludy. I uważamy, że chyba ważnym odkryciem naszym jest to, że możemy powiedzieć, że udało nam się udowodnić, że starożytny Egipt został zorganizowany przez ludzi, dawnych mieszkańców właśnie sawanny czy pustyni późniejszej, a jeżeli nie tylko przez nich, to w każdym razie w dużej mierze oni się przyczynili do powstania cywilizacji starożytnego Egiptu.